Dzień dobry, witam serdecznie na konferencji prasowej na 6 dni przed startem do rundy wiosennej, jakże ważnej, myślę, że nie tylko dla klubu, ale również dla naszego miasta. Mamy postawiony cel, jasny, precyzyjny, utrzymanie Wigier Suwałki w pierwszej lidze. I dlatego tu dziś też Państwa zaprosiliśmy. Chcemy opowiedzieć o przygotowaniach, o transferach, o atmosferze w zespole na te 6 dni przed pierwszym meczem. I dlatego tutaj jest z nami trener Paweł Kretti oraz jeden z dwóch kapitanów naszego zespołu. Dzisiaj jest Martin Dobrotka, zresztą nowy człowiek w naszej drużynie. Także później chciałbym jeszcze powiedzieć krótko o przyszłych, nadchodzących już takich planach naszego klubu, ale myślę, że oddam głos trenerowi i najlepiej powie, jak to wyglądało i czy jest zadowolony z tego okresu przygotowawczego. Dzień dobry Państwu. Jak to wyglądało? Wyglądało to zgodnie z planem. Jesteśmy zadowoleni z tego, jak przepracowaliśmy ten okres przygotowawczy. Też jesteśmy na ten moment zadowoleni z tego, jakie nabytki poczyniliśmy. Mamy 9 nowych zawodników, więc też długo czy jakby dużą część przygotowań poświęciliśmy na to, żeby ten zespół na wiosnę, tak jak powiedział prezes, ponieważ mamy bardzo odpowiedzialne zadanie przed sobą, żeby ten zespół jak najlepiej funkcjonował zarówno na boisku, jak i poza boiskiem. Odbyliśmy zgrupowanie, na którym też wykonaliśmy bardzo wartościową pracę. Popracowaliśmy nad sposobem gry, pewne rzeczy doskonaliliśmy, ale też popracowaliśmy nad tak zwanym team buildingiem, czy takim zgraniem zespołu poza boiskiem, bo uważam, że to będzie też miało bardzo duże znaczenie i z tej pracy, jak i z tego, jak funkcjonuje zespół, jestem naprawdę bardzo zadowolony. Ma pan asystenta nowego, proszę coś powiedzieć, czy była taka konieczność? No, im większy sztab, tym lepiej. Mamy różne pomysły na to, jak pracować z zawodnikami. Mamy wielu młodych zawodników, którzy potrzebują, nie tylko młodzi, bo doświadczeni też, ale szczególnie młodzi potrzebują takiego podejścia indywidualnego. Myślę, że Sławek Cisakowski, bo o nim mowa, jest jakby wzbogacił nasz sztab też pod względem jego podejścia do piłki. Jest to młody, ambitny trener, który też jest dobrze wykształcony i jego jakby podejście do taktyki czy do sposobu gry spowodowało, że jest dużo dyskusji w sztabie, które ta dyskusja czy te rozmowy tylko mogą nam pomóc w tym, żebyśmy jak najlepiej się prezentowali. Mówił pan, panie trenerze, że potrzeba, nie wiem, 4-5 zawodników, przyszło aż 9. Czy to nie za dużo, czy nie będzie na 14 meczów nie za duża kadra? Nie, kadra jakby to w pewnym sensie jest bilansowane, bo również było sporo ruchów z klubu, czy to na wypożyczenia, czy to jakby definitywne pożegnania. Tak mówiłem wstępnie, jakby nie mówiąc o konkretach. Okazało się, że potrzebujemy tej świeżej krwi więcej. Nadarzyły się pewne okazje, to też miało jakiś wpływ, więc na pewno nie jest nas za dużo, a do tej takiej wojny, do tych bitew, 14 bitew, potrzebujemy dużo wojska, znaczy dużo, też nie za dużo, ale mamy optymalną ilość zawodników. A jakościowo, jak ci żołnierze wypadają? No, to można najłatwiej powiedzieć, że to wszystko się okaże w praniu, ale ja
patrząc na to, jak wygląda jakościowo właśnie nasz zespół na treningach, to no to jest po prostu jest spora różnica i myślę, że może nie wszystkie sparingi, ale na pewno w sumie we wszystkich sparingach, w pewnych fragmentach gry można było też to dostrzec. Może coś o pierwszym przeciwniku, bo na pewno go rozpracowaliście pod Beskidzie. Z jakimi nadziejami na ten mecz? No, bardzo ważne będzie takie otwarcie tej wiosny. Oczywiście. No, ja zawsze będę powtarzał, że my tam jedziemy po zdobycz punktową. Wiedząc też, gdzie jedziemy, z jakim zespołem będziemy grali. Podbeskidzie jest po świetnej rundzie. Myślę, że ma w swoich szeregach wielu naprawdę klasowych zawodników. Jeszcze się wzmocnili. Chyba jednym, no nie chcę powiedzieć, że najlepszym, ale na pewno odkryciem tej ligi. Nie będę tutaj opowiadał, jak jest rozpracowany ten zespół, ale mogę tylko powiedzieć o sobie, że jedziemy z nastawieniem przywiezienia punktów, żeby dobrze zacząć tą rundę i naprawdę tak podchodzimy do całej rundy, ale do każdego meczu będziemy podchodzić z osobna. Na Podbeskidzie jeszcze jakby na rozpracowanie czy przedstawienie zespołowi przyjdzie czas, ale oczywiście nad tym pracujemy. Więc wynarzała kształty drużyny, sądzę po sparingu z Wisłą Kraków, pierwsza, druga połowa, czy już ma pan jasny ten jak kształt zespołu, jak to by nie wyglądało? Nie, całe szczęście właśnie nie mam jasności. Oczywiście pewne wnioski można wyciągać po tym meczu, bo to był nasz ostatni sparing, ale całe szczęście nie mam jasności, ponieważ to świadczy o tym, że na kilku, przynajmniej kilku pozycjach jest bardzo duża rywalizacja i naprawdę jest ból głowy. Zobaczymy, mamy przed sobą jeszcze bardzo ważny mikrocykl i na pewno na koniec, patrząc też na przeciwnika, patrząc na to, jak będziemy chcieli tam te punkty zdobyć, to wybierzemy, myślę, optymalny skład, ale oczywiście my się przygotowujemy do całego sezonu, czy całej rundy, a nie tylko do jednego meczu, więc każdy z zawodników, którzy są w kadrze, są nam bardzo potrzebni. To jest takim mocnym wzmocnieniem dla pana. Jest pan zadowolony, że znalazł się w Sowalskiej drużynie? No, tu siedzi jeden z nich, ale szczerze mówiąc, ja powiedziałbym, że z tych wszystkich 9 nowych chłopaków, ja jestem z każdego z osobna zadowolony. Oczywiście każdy ma inną charakterystykę. Jeden jest błyskotliwy, tak jak Adam, Amerykanin czy Afgańczyk z paszportem amerykańskim. Inny jest do takiej trudnej pracy, do odbioru piłki, do ciężkiej pracy na boisku, tak jak Mohamed Lua. Są młodzi chłopcy, którzy bardzo chcą się zaznaczyć w tej lidze, jak Kacper Wełniak, czy jak Mikołaj Wasilewski. Jest Denis Gojko, który też jest chyba najszybszym zawodnikiem w tej lidze. No niech tam, wiesz, mogę wymieniać, bo jeszcze jest Oremo, doświadczony zawodnik, który myślę, że też pokaże, że jest wartościowym wzmocnieniem. Więc każdy z nich jest wartością dodaną do zespołu, a mam nadzieję, że w pewnych momentach tej rundy to Państwo zobaczą. Martin, pytanie do Ciebie jako do jednego z kapitanów. Z jednej strony jesteś nowym nabytkiem suwalskiej drużyny, a z drugiej strony bardzo doświadczonym zawodnikiem. Jak z perspektywy tych już wielu lat doświadczeń oceniasz sytuację w drużynie, nastrój, atmosferę przed startem rundy? Tak, myślę, że atmosfera jest dobra, bo ten okres przygotowawczy był długi i też widzimy, że jak Ekstraklasa, tak i inne ligi się już rozpoczęli, tak wszyscy jesteśmy taki niecierpliwi do grania, czyli się cieszymy. No i jest tutaj też taki młody zespół, który
też jak było na obozie, próbowaliśmy zrobić dobrą partię, dobry zespół, żeby to też potem tak wyzeralo, że jesteśmy wszyscy razem i na boisku. A jak odczucia po pierwszych tutaj dniach w Suwałkach? Odczucia? Twoje odczucia, tak? Klubu, ludzi, otoczenia, atmosfery? A tylko pozytywne, bo widzę też tak jak byli i chłopaki, i trener, tak i wszyscy tutaj w klubie są pozytywni a mamy wszyscy ten jeden cel a mam nadzieję, że się nam uda go zrobić. A co zdecydowało, że pojawiłeś się w Suwałkach? Wiedziałeś, gdzie Suwałki leżą? Wiedziałem, byłem tu, grałem tu też jakiś mecz. No na pewno to jest daleko z mojego domowa, ale no tak byli jakieś opcje, czy zostać na Słowacji, albo przyjść tutaj, bo wiedziałem, grałem już w tej lidze Stali Mielec, tak wiedziałem tak o co chodzi. I też trener Skowronek dał dobre referencje na klub, czyli to też był taki nie wiem jak się powie, dowód, albo też dlatego to zdecydowało, że jestem tutaj. A pochodzisz z Koszyc czy z Bratysławy? Nie, z Bratysławy. A jak porównasz siłę drużyn, bo masz no, 3 lata, tak? W Stali Mielec no, do Wigier. I czy tutaj też będziesz wyznaczony do strzelania 11? Nie, no tak na pewno w Stali Mielec było więcej takich doświadczonych zawodników, tutaj jest więcej młodzieży, co jest też na pewno badać w tej grze, ale a co się tyczy rzutów karnych, no to jak będzie okazja, nie mam z tym problem, ale jak będzie ktoś inny chciał, też ja z tym nie mam problem. Smuci sytuacja, że tylko dwóch wychowanków. Dokoptowano tylu zawodników spoza Suwałka, tylko dwóch wychowanków. No mamy obecnie taką kadrę, jaką mamy. Nie możemy liczyć na to, że cuda zdarzają się dwa razy. Wiadomo, w jakich okolicznościach udało się utrzymać w zeszłym sezonie. Natomiast jeżeli chodzi o wychowanków, to wychowankowie mają tej wiosny, będą mieli tej wiosny taki idealny test. Drużyna juniora starszego awansowała do Ligi Makroregionalnej. Jest to jakby poziom wyżej niż do tej pory reprezentowali i na pewno ściśle stale będziemy monitorowali ich grę, ich postępy i ja jestem człowiekiem, który by chciał, żeby tutaj było 50% wychowanków, no ale niestety, żeby zachować poziom pierwszoligowy, to na tą chwilę ci zawodnicy, którzy są w kadrze, którzy są zapraszani do tej kadry, to jest taka optymalna ilość, bo mówię, bo w tej chwili nam chodzi o jakość, ale nie tylko, bo w dalszej części tej konferencji powiem o kilku naszych projektach, które właśnie już w zasadzie od następnego miesiąca rozpoczynamy. A teraz potrzebowaliśmy takich zawodników, jakby chociażby tutaj Martin, który formą fizyczną czuje się jak 20-latek, a ma bagaż doświadczenia gry na najwyższym poziomie. 250 meczów, tak? W Ekstraklasie, występ w pierwszej reprezentacji Słowacji. Z powodzeniem Martin grał zresztą jak niektórzy inni zawodnicy, no akurat w Stali Mielec i dlatego potrzebowaliśmy na tą chwilę takich zawodników, żeby utrzymać pierwszą ligę w Suwałkach. Nawiązując do pytania pana Bogdana o wychowanków, to my tutaj staramy się nie myśleć tylko tu i teraz i pracujemy dwutorowo. Jednym torem to jest właśnie cel, pierwsza liga, utrzymanie tej pierwszej ligi dla Suwałk, ale drugim celem to jest również wychowywanie młodzieży, wychowywanie tych młodych adeptów piłkarskich, bo my sobie nie możemy pozwolić na taką sytuację, jak mają niektóre kluby ekstraklasowe, chociażby jak Raków Częstochowa, niedawny nasz lider, który okroił szkolenie do naprawdę do bardzo
znacznie, bo on tylko szkoli najlepszych. My szkolimy zarówno piłkarzy, ale również wychowujemy przyszłych kibiców, być może sponsorów, być może trenerów, bo mamy z trenerów bardzo dużo byłych piłkarzy. I od połowy marca ruszamy z takim programem Brylant, a w zasadzie wracamy do programu sprzed kilku lat, który mieliśmy za czasów Jacka Zielińskiego. Wyselekcjonowana grupa kilkunastu najlepszych piłkarzy zostanie objęta takim indywidualizacją treningu, pełnym takim monitoringiem, oprócz tego wsparcie treningu mentalnego. Będzie to grupa otwarta, czyli do tej grupy będą mogli trafiać ci, którzy na to sobie, młodzi piłkarze, którzy na to sobie zasłużą, których trenerzy ocenią, że należy im się bycie w tej grupie. Myślę, że będzie to z dużą korzyścią jakby w planach przyszłościowych. Druga rzecz, o której chciałem powiedzieć, to to, że właśnie jesteśmy jakby w finalizacji tworzenia dokumentacji do założenia na wzór Wisły Kraków po raz pierwszy w naszym mieście socjo z Wigry Suwałki. Ma to być organizacja zarówno kibiców, jak i sympatyków, której celem będzie takie szeroko rozumiane wsparcie klubu, ale na tej zasadzie, że te osoby, które będą wspierały klub w tym socjos, będą same decydowały, na co te środki będą przeznaczane, a my zakładamy sobie, że będą tylko i wyłącznie mogły być wykorzystane na rozwój piłki młodzieżowej i dziecięcej w naszym mieście. No i żeby te wszystkie, było te wsparcie ekonomiczne dla rozwoju tej młodzieży i dzieci piłkarskiej, startujemy również już od jutra z programem Marka Wigry. Jest to nasz autorski program również wsparcia polegającym na sprzedaży szeregu produktów, usług pod szyldem Marka Wigry. Już od jutra pojawią się w kilkunastu sklepach, które ukażą się na naszym Facebooku, na stronie. Pojawi się pierwszy produkt, będzie to piwo kraftowe pod nazwą Suwalskie. Generalnie z tego programu Marka Wigry całkowity zysk będzie przeznaczony właśnie na rozwój tego piłkarstwa młodzieżowego, a w marcu myślę, że już zaprezentujemy następne dwa produkty, które będą pod tym brandem Marka Wigry sprzedawane. Panie Darku, a czy jest zamysł powrotu, bo fajne opinie były o transmisjach, które realizowaliście? Myślimy o tym, ale musimy wybrać optymalną formę jakby informowania naszych kibiców, bo też mamy dane z tego. Największa grupa, która brała udział w tych transmisjach, była to grupa kibiców przyjezdnych, tak? Czyli nie przyjezdnych, drużyny przyjezdnej. Zastanawiamy się, jak zrobić bardziej nad tym, żeby z meczów wyjazdowych kibice w sposób, który w żaden sposób nie godzi praw transmisyjnych naszego sponsora, i myślimy o tym, jak to zrobić, bo jednak bardzo duża rzesza kibiców chciałaby tam na bieżąco mieć informacje, jak przebiega mecz, i myślimy nad tym, jak to zrobić, żeby to było optymalnie wykorzystane, bo tak naprawdę dochodziło do takiej sytuacji, że graliśmy na przykład z GKS-em Katowice, tak, i czy ze Stalą Mielec, i praktycznie 90%, bo mamy takie wyniki, 80% to było jakby odbierane przez tamtych kibiców tamtej drużyny, to też fajnie, no ale wiadomo, to wszystko ma, każda decyzja ma jakieś tam podłoże finansowe, i chcemy wybrać taką optymalną formę, żeby nasi kibice mieli informacje o meczach, które rozgrywamy na wyjeździe. Ta grupa Brylant to dla chłopców w jakim wieku? To będzie rozpiętość kilku dobrych roczników, bo będą oczywiście też podziały, bo nie sposób, żeby 12-latek miał indywidualizację treningu razem z 16 czy 17-latkiem, także to będzie jakby od najmłodszych do wieku juniora młodszego, bo junior starszy już gdzieś tam jest. Zresztą, tak jak mówiłem, gra teraz w makroregionie u trenera Mariusza Cieślukowskiego.
mają też swój cel, aby zaprezentować się w tej lidze jak najlepiej, no bo parę ładnych lat nie uczestniczyliśmy w takich rozgrywkach, graliśmy tylko w rozgrywkach wojewódzkich i turniejach, więc myślę, że to fajny taki test dla tych młodych zawodników obiecujących, żeby udowodnili tutaj przydatność trenerowi, który po utrzymaniu w pierwszej lidze na pewno tych zawodników, którzy formą, talentem, pracowitością zasłużą sobie, ja bardzo chcę i bardzo kibicuję, żebym mógł podpisać kilka kontraktów z naszymi wychowankami.